Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku gry Słodki Flirt. Było bardzo dużo próśb właśnie o tą grę, dlatego też postanowiłam zobaczyć, co to w ogóle jest. I oczywiście ja, jak to ja, ani jednego filmiku nie zobaczyłam na YouTubie na ten temat, ani jednego jakiegoś poradnika nie przeczytałam, nic, kompletnie nic, więc ja tutaj jestem, słuchajcie, znowu lamą. I zaczynamy, słuchajcie, tak. Nick, oczywiście Kasiulcia było zajęte, przyznać się, kto ukradł Kasiulcię, więc mamy Kasiulcię przez 2A. I słuchajcie, mamy taką tutaj oto postać, która jest w jakiejś kurde piżamie ubrana, ja nie wiem, i lacie ma z serduszkami, a ja nie mogę jej przebrać jakoś? Słuchajcie, nie mogłam w ogóle tych ciuchów wybrać, tylko mogłam włosy, oczy i jakieś tam inne rzeczy. No dobra, więc mamy białe włosy, tak jak lubię. I słuchajcie, tutaj coś będzie się działo. Ale co? Rozpocznij swoją przygodę klikając tutaj. Zacznij. Odcinek pierwszy. To jakieś odcinki będą, tak? O, tu jakaś muzyka w ogóle, słuchajcie, nawala mi w słuchawkach. Zara, co to jest za... Ale to jakaś chińska muzyka. Moment. Cześć, a mam to wszystko czytać? Witaj w grze Słodki Flirt. Nazywam się... Chinomimi. Chi? Hi? Chinomimi. Chinomimi. I jestem tutaj, aby wytłumaczyć zasady gry. Jesteś gotowa? Ta. Zaczynamy. Zacznę od pa, czyli punktów akcji. Pa? Pozwalają one wykonać różne czynności, tak jak na przykład przemieszczanie się z miejsca na miejsce. No, no. Spoko, fajnie. Halo. Możesz zobaczyć liczbę swoich pa na górze ekranu. Gdzie? To. Otrzymujesz 10 pa każdego dnia w momencie zalogowania się. 10 pa dostaje? Ale to co? Tylko 10 ruchów mogę zrobić? Jeżeli zabraknie ci pa, będziesz musiała poczekać do jutra, aby pójść do banku. Co? Jakiego banku? Zrozumiałaś? A co taka chamska jesteś? No... Zrozumiałaś do mnie? Super, sprawdźmy to od razu. Spróbuj pójść do pokoju po twojej prawej stronie i wrócić. Poczekam na ciebie. Aha. Ta tutaj? Okej. Okay. Mogę coś kliknąć? O, jest to z powrotem. Super, świetnie sobie poradziłaś, a więc idziemy dalej. Okej. Okay. Oprócz pa posiadasz także pieniądze. O, hajsy, gdzie mam hajsy? Tutaj, 150. Możesz sprawdzić, ile masz pieniędzy w górnym prawym rogu ekranu, tuż nad swoją liczbą pa. Pieniądze przydadzą ci się do kupowania różnych rzeczy i ciuchów. Każdego dnia w momencie zalogowania otrzymujesz 115, chciałam powiedzieć. 15, co to za hajs? Jeżeli potrzebujesz więcej pieniędzy, możesz oczywiście pójść do banku. Ta, już lecę. Rozumiałaś wszystkie zasady dotyczące pieniędzy? No, raczej. Co ona mnie tak pyta, czy ja zrozumiałam? Dobrze, a skoro mówimy o pieniądzach, moje wskazówki nie są za darmo. Gdybyś mogła mi zapłacić 100... Co? Zanim powiem, co? Oczywiście, co? No chyba durna ona jest. Jaka mina? To nie było zbyt miłe. Chciałam pójść na shopping. No, spoko, ja też. Sprzedawca ciuchów jest taki słodki. Żartowałam. Trudno, będę kontynuować, ale tylko dlatego, że to ty. No to proste, gwiazda sława tu wkroczyła. Skoro mówimy o podrywaniu, na pewno spotkasz wielu interesujących chłopaków w okolicy. Musisz wiedzieć kilka rzeczy. O Jezu. Każdy z nich ma swoje przyzwyczajenia i tak dalej. Tak rozumiem. Widzisz ten wskaźnik po prawej stronie? To lowometr. Gdzie? To? Okej. Okay. Kiedy rozmawiasz z jakimś chłopakiem, wskaźnik wzrasta lub maleje. Świetnie. Im wyższy wskaźnik, tym pierdu. Tak. Super, sprawdźmy to od razu. Wróć do pokoju po prawej stronie i zamień kilka słów z moim... no to lubię. No to idziemy. Co to jest? Witaj, a więc dopiero zaczynasz swoje przygody w grze Słodki Flirt? Nazywam się Dimitri. I bardzo się cieszę, że cię poznałam. No, Dimitri, co ty, chłopie? Miło mi też się cieszę, że cię poznałam, Dimitri. Ech, ja niekoniecznie szłam tutaj tylko... O, dobra, dawajcie to. Można powiedzieć w grzeczniejszy sposób, że czyjaś obecność ci przeszkadza. Mimo wszystko mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawić, że słodki flirt. Jaki durny. Wynoś się, gościu. Halo. Halo. Kochani, pograliśmy. Dobra. Już wróciłaś? No raczej. No dobrze, nawet jeżeli jesteś tutaj tylko po instrukcję, mogę się troszkę wysilić. Jego praca też nie zawsze jest wesoła. Nara, gościu. Mówisz krótko na końcu odcinka... Mówiąc krótko, na końcu odcinka będziesz miała możliwość spotkać się z chłopakiem, z którym miałaś najlepszy kontakt, tak? Więc dużo zależy od twoich wyborów, ale ja nie chcę jakiegoś Dimitrija. Wiedz, że samo zaproszenie na randkę nie przestanę... Ojej, no dobra. A kiedy będę podrywać chłopaków? No dobrze.
Wiem, że chłopcy są fajni, ale spotkasz również wiele innych osób, mniej lub bardziej sympatycznych. Świetnie. Radzę ci także czatować w każdym odcinku na spotkanie z wróżką? What the hell? Bardzo zabawną postacią, która zawsze jest gotowa do cikasy. O, wróżka, kocham wróżki, okej. Okay. O czym muszę ci jeszcze powiedzieć? Ach tak, w poszczególnych odcinkach będziesz musiała wykonywać różne misje, na przykład będziesz musiała zdobyć pewne informacje, nie wahaj się i tak dalej. Możesz mieć również za zadanie odnaleźć różne przedmioty. Są trzy sposoby, aby je zdobyć i tak dalej. Tak, zrozumiałam. A później, kochani, później ja nie będę nic wiedziała, bo będziecie musieli podpowiadać, o matko. Może ja powinnam ten odcinek sama, pierwszy zrobić sama z tymi instrukcjami i je dobrze przeczytać, nie wiem. Okej, okay, i nie wiem, że to będzie takie proste. Okej, okay, idę. Ale gdzie ja idę? Tutaj znów? Jesteś w pokoju gospodarzy. Nie zapomnij zabrać figurki słonia, zanim wyjdziesz z sali. Jakiego słonia? A co za słoń? Jakiego słonia? Lol. Jeszcze jej nie znalazłaś? No przecież znalazłam, co ty? Hehe, nie było to zbyt trudne zadanie. Jeśli mogę ci coś tam podarować, ją zdobisz na swój pokój, ale to było brzydkie jak noc. O, coś tutaj. Pierścionki, które tam znajdziesz, są bardzo ładne, bo zatem mają również magiczne moce. Okej. Okay. Możesz nosić pierścionek, dzięki któremu łatwiej będziesz mogła nosić danego chłopaka. Nosić? Znaleźć? Nosić. Dobra, dalej. Dobrze, mam jeszcze jedno bardzo ważne rzecz do powiedzenia i to będzie już koniec moich instrukcji. Okej. Okay. Historia replay, no dobra, na przykład jeśli w piątym odcinku, jeżeli zdecydujesz się zmienić coś tam, masz także do wyboru funkcję dobra, oczywiście ze względu na to, który replay wydobra, a zasady używania funkcji dobra, świetnie, to już koniec moich instrukcji, no nareszcie. O! A co za agentka? Kochana, to ja, twoja ciocia, wróżka Titi. Titi. Mam dla ciebie małą niespodziankę. O, dawaj hajs. 100 punktów akcji mi dała. Mamy 200. O, Diemietry, co tutaj, chłopie? Poczekaj, wiem, że na początku może wydawać się trochę ci się trudne rozpoczęcie nowej przygody. Jeżeli masz wątpliwości, jak zagrać pierwszy odcinek, nie zawahaj się zajrzeć do przewodu. No i Dimitri, ja myślałam, że ty coś przyszedłeś podrywać mnie. Ej, no to co? To nie było pierwszy odcinek, kochani, to ja może wam to powinnam wyciąć. Teraz lecimy z pierwszym, słuchajcie. Dzień dobry, Kasiulcie. No siema, babulku, co ty tutaj... Witaj w liceum Słodki Amory. Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujesz w nowej szkole. No raczej. Radzę ci spotkać się z Natanielem, głównym gospodarzem, który sprawdzi czyteczka z twoimi dokumentami. No to dawaj, Nataniela. W tej chwili powinien być w pokoju gospodarza. Mam nadzieję, że jest ładniejszy niż Dimitri. Idź. Okej. Okay. Ej, Nataniel, to ty! Dzień dobry, szukam głównego gospodarza. Cześć, nie widziałeś może gdzieś Nataniela? O, dawajcie to. To ja ten Nataniel. Potrzebujesz czegoś? Dyrektorka kazała mi się z tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. Musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami? Dyrektorka kazała to zrobić. Dobra, te pierwsze. O, tu rośnie nam, zobaczcie. Och, jesteś nowa. Oczywiście, że przyjrzę twoje dokumenty. No, zobacz. Odwraca się i szpera w swoich papierach. No to fajnie, widoczki będą. W sumie to brakuje kilku rzeczy w swojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia. Co? 25? I nie mam hajsu, człowieku. A co najważniejsze, wygląda na to, że zapomniałaś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Jakich rodziców? Musisz go dostarczyć. To chyba nic poważnego, w końcu tylko papiery. Jesteś pewny? Sama przygotowywałam wszystkie dokumenty. Okej, w takim razie dostałam ci to wszystko i przyjdę, kiedy miała... Ech, to nic poważnego przecież, no halo. Ej, co? Wywraca oczami. Nawet jeżeli cię to nie obchodzi, to brakujące dokumenty w żaden magiczny sposób same się nie pojawią w twojej teczce. Gościu, bez spinki. Przyjdź do mnie później, a tak upewnię się, aby twój formularz nie zgubił się wśród innych papierków. No to świetnie. I co, mam teraz iść gdzieś? Dziedziniec. A co za kobietka? Kim ty jesteś? Dzień dobry, jestem nowa. Szukam kogoś, kto mógłby mi pokazać szkołę. Dzień dobry, jestem nowa. Cześć. Cześć. Dopiero tutaj przyszłam, więc zwiedzam szkołę. Spoko, idź zwiedzać. Co ty jesteś, jakaś normalna? O, i znikła. O, luju. Zuzuza. Hej, Kasiu, uciekleć. Co ty, kim ty kurde jesteś? Co tutaj robisz? Spoko, a ty jak się stało, że tutaj jesteś? To ty, co ty? O, to dobre, co ty? Zatkało cię, co?
Kiedy dowiedziałam się, że się przeprowadza, zażądałem przeniesienia tej samej szkoły. Co ty? A kim ty jesteś? Naprawdę to miłe. Zakończyłeś się wszystkie formalności związane ze zmianą szkoły. Ech, no super, ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. To niemożliwe. Długo jeszcze będziesz ze mną wszędzie łazić? O, to jest dobre. Ech, przykro mi, że byłbym zbyt przybity, gdybym nie mógł cię widzieć. No świetnie, nara, gościu, co ty jesteś? O, Kasiulcia, no raczej. Zapomniałem ci powiedzieć, przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać cię do tej szkoły. Jak to? Kurde, co ty, to żart? To dlaczego? Co zrobiłam? Kpisz sobie ze mnie? Nie ma takiej opcji, żeby nie przyjechać do szkoły. To żart? Ach, zgadłaś. Co? Haha, słaby ten twój żart. Chyba nie jesteś zbyt dobry w opowiadaniu dowcipów. Haha, ale to nie jest śmieszne. Przestraszyłeś mnie. Słaby ten twój żart. Hej, on chyba mnie nie polubi. No tak, jeżeli w ten sposób do tego podchodzisz. Słuchajcie, on mnie nie lubi, ewidentnie. W sumie to powiedz mi. Tak, Kasiulcia. Masz może kasy na opłatę za moją teczkę, gdzie zrobiłeś zdjęcie do końca? O, hajs. Och, bidulko, zabrakło ci kasy. Zostało mi trochę pieniędzy. Trzymaj! Ej, dostaliśmy hajs! Gdzie zrobiłeś zdjęcie do dokumentów? O nic więcej nie pytasz. Dziena. A w ogóle co ja mam zrobić? A więc odnośnie twojej teczki, uzupełnisz dokumenty? Nie miałam jeszcze czasu sprawdzić, czy twój formularz gdzieś tu jest, w razie czego zajrzyj później, okej? Okay? Pff, daj mi chwilę spokoju z tymi dokumentami. Gadasz tylko o papiera. Zawsze jesteś taki sztywny? Zdecydowanie nie jesteś zbyt zabawny. Może te pierwsze. On mnie nie lubi. Mówię to dla ciebie i nie przychodź się później skarżyć. Jestem pewna, że jak chcesz, to potrafisz być zabawny. Przepraszam, nie chciałam cię obrazić. Może jak połkniesz klauna, to ci to pomoże? Klauna. Połkniesz. Jestem pewna, że jeśli chcesz, to potrafisz być zabawny. A, masz rację, tym razem bardziej się postaram. No kurde, ja myślę. To, no znowu ty, wyjdź mi stąd. Wow, udało ci się już zwiedzić całe liceum? Jakie on mnie straszy. Jest mega wielkie. Jest takie wielkie, że muszę jeszcze obejrzeć kilka miejsc. Na razie. No to idź się gdzieś w nim zgubić. No dobrze, spróbuję. A on jest szczęśliwy. Tak, ej, my mamy z nim romansę? Jaki kolo. Dobra, a tu jeszcze nie byliśmy. Co to jest? Sala A. O ludzie, kościu, daj żyć. Mam ciastka, chcesz się poczęstować? Nie, dziękuję. O, korytarz główny. Mogę tu coś? Dobra, kochani. Mam ciastka. No nie, wyjdź mi. Dziedziniec. O, znowu ona. Masz może mój formularz? Gdzie mogę zrobić zdjęcie do dokumentu? A, bo ja zdjęcia chcę zrobić, tak? Masz może kasę na opłatę za moją teczkę? Przecież już dostałeś kasę, kobieto. Gdzie mogę zrobić zdjęcie? Może w automacie do robienia zdjęć? Jak jesteś mędowata. Masz może mój formularz? Masz może kasę... O, nic więcej. O, dawajcie kasę. Czy ja wyglądam na bankomat? Masz może mój formularz? Naprawdę wierzysz w to, że starannie przechowujesz szkolny papier? A kim ty jesteś? Ty jesteś jakoś tu wykładową od papierów? Dobra, kochani. Potrzebujemy zrobić zdjęcie, tak? Potrzebujemy więc automat na zdjęcia. O matko, wyjdź, wynocha z tymi ciastkami. Dobra. A tu mogę kliknąć na przykład? O! Okej. Okay. Sklep, bazar. A gdzie ja forum? Bank, Wesołych Świąt? Co to jest? Gdzie ja mogę jakieś centrum handlowe? Tu będzie sklep z ubraniami czy bazar? Bazar? O! Patrzcie to, zdjęcie do dokumentów. Świetnie. Czemu tylko 10? To już miało kosztować 25. Kup. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobra, moje liceum, gdzie jest? Jeszcze raz, miasto. O! Jestem, dobra, dawać tego Nataniela. No siema, gościu. Jak w sumie to nie powiedziałeś mi, czy odnalazłeś moją teczkę, czy nie? W sumie to nieźle się zawieruszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem ją na bok. Trzymaj. Masz może pieniądze? Weź ty, dobra. Już bez przesady wszystkich pyta. O, matko kochana, kto ty jesteś? Wszędzie cię szukałam. Titi, a ta Titi, no tak, co ty tutaj robisz? Pomyślmy, jestem twoją opiekunką i wróżką. Trzymaj, to prezent. O, świetnie. Gdzie? Naszyjnik z perłą. A gdzie jest moja szuflada? Ej, no kurde, co ja mam tu zrobić? Hej, to ty jesteś ta nowa? A kim wy, kurde, jesteście?
Ach, nie mam szczęścia do nowych, prawda, dziewczyny? Ha, ha, ha. Auć, popchnęły mnie, gdy przychodziły? Lol, jakie menele. Ja was zaraz popchnę. O, babcia, cześć, cześć. Cześć, babciu, co panienko? O, co panienko? O, panienko, udało ci się dokończyć wszystkie formalności? Te. Zobaczmy, nie przyjmuję takich latających kartek. Wynoś się. Dobra, kochani, tutaj, pokój. Kurde bele. Znowu ty, Ken, masz w sobie spinacz? Ken? Nie mam, ale jakiś, jak jakiś znajdę, to ci dam, świetnie. Przepraszam, może któraś z was spinacz ma? Nie, ale wierzę, że dopiero co tutaj przyjechałaś, skoro odważyłaś się nas poprosić o pomoc, a radź sobie sama. Dobra, trzeba znaleźć spinacz, słuchajcie, do papieru. Tutaj. O, to jest spinacz? Okej. Okay. O, babcia. Czy to moja teczka? Zobaczmy. Tym razem wszystko się zgadza. O, teraz oficjalnie jestem uczennicą. Do widzenia się. O, znowu ty. Szukałem cię, a ja cię nie. Skoro lekcje się już skończyły, to może przejdziesz się ze mną po liceum? Ej, a czemu nie mam nie? Tylko jak chcesz. Ej, mam się z nim... Co, ja mam z nim randkę? Chyba sobie żartujesz. A ja nie chcę tego kupić. Mogę sobie inne kupić? Miasto. Sklep z ubraniami. No słuchajcie, zaraz sobie jakąś kiecę kupimy, nie? O, zobaczcie, uniform. A jak mogę to przyjmować? O, przymierz. Beznadzieja. Beznadzieja. Wszystkie tu macie jakieś... Bluzkę pokaż jakoś. O, koszulka, przymierz. A taka? O, ta już może lepsza. No i co? O, zobaczcie, jakieś tutaj mamy takie. O, mamy strony, kochani, to co wy mi nie mówicie? O, zobaczcie, nie no, dziadowa jak nic. O, no coś takiego już, ale to takie chińskie strasznie. Ja wiem. Dobra, kochani, pewnie wam to przewinę, bo ja to będę się pewnie zastanawiać 3 lata, jak to ja, no nie? Gotycki t-shirt, zobaczcie. Nie, no bez przesady. Obcisły sweter. Kurde, a to? O, to jest całkiem niezłe. Albo właśnie taka, o, koszulka. Czarno-biała też fajna jest. I do tego coś na dół. Co my tu mamy? Spodnie jakieś takie lamerskie? Shorty, o. Nie, to też lamerskie, jak nie wiem. O, matko, to dzwony. To wiecie, że to z lat 90. są, jak nic, spodnie. No i numer 5. Nic tu nie ma. Dajcie te spódniczki już, co były na początku. Pokaż, jakaś różowa. Biała? Ej, no to lamerskie jest wszystko. Dobra, kochani, jak mam się w to ubrać? Kup. Góra. Ej, no, gdzie to było? Słuchajcie, mamy ciuchy, butki. Weź te lacie zmień, bo już naprawdę... O, pokaż. Ej, no ładne są, tylko nie wiem, czy to do tego pasują. O, te jakie ładne. Co tu jeszcze? O, te też są takie całkiem. O, może takie w panterkę. O, ty. O, te, zobaczcie. Te są spoko. Dobra, ja chcę te. Mamy hajs w ogóle. O, kurde, mam 80. Takie to nie, no bez przesady. Weźmy te szare i tyle. Mamy tu podrywać facetów, to słuchajcie, panterka musi się zgadzać. Dobra, wydam cały hajs. Już nie będziemy tu na szyjniku żadnych chyba kupować. To teraz idziemy do... O, mamy chatę swoją, ale faza. Dobra, do tego liceum idziemy, bo mieliśmy tutaj... Ej, ale ja nie chcę tego stroju, wyjdź mi z nim. Ej, kurde, chyba zwaliłam, co? Ej, ja koniecznie musiałam w tamto się ubrać? Moment. Moje rzeczy. A gdzie są moje ciuchy? O. Dawaj mi to. Zobaczcie. Takie coś. Takie coś. I lacie. Lacie. No i świetnie, zatwierdź.
I zobaczcie, wyglądam jak człowiek. W miarę. No. To teraz mogę pójść, czy nie? Odcinek pierwszy. No świetnie. Kochani, dlaczego ja to muszę mieć? Weźcie mi powiedzcie. Nie chcę w tym iść, o jakimś dziadostwie. Dobra, a jak mogę kasę zdobyć? Moje zadania. Mogę iść do pracy na godzinę? Boże, to zabrzmiało. Chodźcie do Wesołych Świąt, pójdziemy. No słuchajcie, nie chcą nam dać pograć w grę. Czemu to się nie ładuje? Oj, co ja kliknę? Rozumiem, że nie mogę pograć. O, mogę. Okej, mama kulkę jakoś. Spoko, fajnie. Okej. Wszystko kupować chcą, żebym ja wszystko kupowała. No chyba was pogięło, goście, co wy? O! Mogę nią rzucić w profil, ale ja nie mam koleżanki. No to co mam teraz zrobić? No, o! Dobra, wyjdź. No kochani, to by było chyba na tyle, no bo słuchajcie, nie chcą nam dać tutaj pograć w tą grę, zobaczcie. Wchodzę do liceum Słodki Amoris i muszę, kurde, kupić coś takiego. A jak ja tego nie chcę kupić i mam sobie już lepszy strój, to co? To teraz muszę pieniądze zdobyć. A jak mam zdobyć pieniądze? To jest pytanie dopiero. A mogę sprzedać tego słonia, co mi dała? Oto? Pomnik słonia. O ludzie. Dobra, kochani, nie wiem. Będę kończyła ten odcinek, chyba wiecie. I poczekam, co wy mi napiszecie. Jak ja mam, kurde, tutaj przejść to dalej? Co ja mam dalej zrobić? No na razie powiem wam szczerze, jestem taka dość sceptycznie nastawiona do tej gry. Przede wszystkim dlatego, że mamy ograniczone punkty akcji. I w ogóle. No ale dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy. Najpierw powiedzcie mi, co ja mam zrobić, żeby dalej w to móc grać. Okej, no to fajnie. To trzymajcie się, pamiętajcie, łapki w górę zostawiajcie, żebym wiedziała, że chcecie, chyba że nie chcecie tej gry, bo stwierdziliście, że nie umiem w nią grać i to będzie w ogóle strata czasu. No wtedy nie zostawiajcie łapek w górę, albo wiecie, łapki w dół, chociaż tego wiecie, nie polecam. No okej, to trzymajcie się ciepło i do następnego.